5, 4, 3, 2, 1, start. Masz lusterko, to możesz patrzeć. O, widzieliście? Kolega na mojej hulajnodze. Boi się trochę? Boi. No, trzeba, musisz uważać. A w tym wyskakiwać. No, dawaj na przyspieszenie. Raz, dwa, trzy. Kółko moje szybsze, ale... O, u mnie już blokada. Za tym wiatrem pewnie nic nie będzie słychać. Patrzcie, co mam. Ostrzeżenie było. Dla małej, widzisz? Zapierdziela na mojej hulajnodze, no. Nie dogonię go. Ale zasuwasz. Ale zasuwasz, ja nie dam rady cię dogonić. Ile na godzinę tam masz licznik? 40. Kurwa, szalony. Patrz, bo nos rozbijesz dzisiaj. Chociaż korci, co? Na prostej. Ona więcej jedzie niż 40. Ja rozgoniłem z górki, jak tutaj jeszcze nieczynne było wszystko, nie? Do 52. Ale to na asfalcie było i tak wiaterku nie było. To fajnie tak wieje. No, fajnie. Co tam? Uważaj, żeby mnie nie rozjechać, bo jak tylko dotkniesz do mnie, to będę leżał. No dawaj gazu, zobacz ile wyciągnie. Tylko trzymaj kierownicę równo. Miała być przejażdżka z kolegą, a kolega popierdzielił. Cieszy się hulajnogą, wiecie? Pierwszy raz w życiu na hulajnodze. Ale ma rower elektryczny, także z elektryką jest. Thank you.
kurde, nie dogonię cię za Chiny ludowe, dawaj. Jedziemy dalej. Co i jak? O, tam. Trochę tył, nie? Twardy. Ale może być. Ma niedaleko do roboty, to lepiej jak samochód. No pewnie, że lepiej. Super jest po prostu. Tato, wiesz, ma moc, ciągnie. To jest, powiem wam, bo ja nagrywam, nie? Powiem wam, że ta hulajnoga jest najlepsza z serii Mini Speedwayów. To jest Speedway Mini 4 Pro. Występują jakby cztery modele tych hulajnóg. Oryginalny Speedway i jeszcze jakiś tam, już pozapominałem. Ale ta, one wszystkie są w sumie identyczne, nie? Oryginalny Speedway to ma tylko oryginalną nalepkę, ale tutaj akurat ta jest wyjątkowa, bo ma sterownik 22 amperowy. Jest jakby najmocniejsza z serii całej. Mówię, że jest najmocniejsza z całej serii. Musisz uważać na dzieci i ten, na młodzież. Nie słychać. Nie słychać mojej pierdziawki, widzieliście? O, taki wynalazek. Końcówka od długopisa. I piszczałka. I pomysł racjonalizatorski. Taśma bezbarwna. I tutaj wpakowałem w rękawiczkę. Mówię o pomyśle racjonalizatorskim. Moim. Ty, a było mnie słychać, jak trąbiłem? Słychać mnie, jak trąbię, czy nie? No, a podzwoń ty dzwonkiem. Dzwonek słychać. Taka popołudniowa przejażdżka dzisiaj. Zawezwałem kolegę, bo samemu smutno. Pojazdy elektryczne Białystok jeżdżą, ale ja dzisiaj za bardzo nie miałem czasu. Dzisiaj chyba zresztą nikt nawet i nie jeździł. Oni tam organizują, ostatnio organizowali grubszą wycieczkę. Zrzucę w opisie, podlinkuję do tego filmiku. Tam chyba z 60
czy 80 km przejechali. Mój ACM tyle nie przejedzie. Ale jak zrobię nowe ogniwo, to przejedzie. Pomaleńku. Na chodnikach ludzie zawsze mają pierwszeństwo. Także tutaj trzeba bardzo uważać. O kurde, widzieliście? Spalinowa, ale cicha. Starsze pokolenie woli spalinowe sprzęty. Pa, pa, ra, pa, pa. Tu, 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 tu. Konik, konik. Taki koń na biegunach. Po chodnikach trochę niebezpiecznie się jeździ. Ale zaraz wjedziemy tu gdzieś na... Będzie fajna ścieżka rowerowa. I wtedy ten, pojedziemy ścieżką. To ostatni kawałeczek chodnika jest. O, tutaj będzie już porządny chodnik. A później będzie ścieżka rowerowa. Obejrzeli się? Myślisz? Dużo rowerzystów, fajnie. Ludzie wyjechali sobie w niedzielę pojeździć. Najbardziej sportowo jest na rowerkach. Na elektrosprzętach wiadomo. Chociaż też trochę wysiłku trzeba, żeby tak pojechać. Przyjemnie, normalnie. Mam do pracy na 19:30. I normalnie nie chce się aż iść. Tak jest super. O! Duży krawężnik też łupnąłem w niego. Za dużo nie mam powietrza. Muszę się zebrać normalnie i zrobić ogniwo dodatkowe do tego ACM-a. I zrobię. Kupię tylko BMS-a i zrobię nowe ognisko. Stadion Jagiellonii, widzieliście Białystok? Dawaj, zielone mamy. Come on. O, stój. Tu jest... Drałuje. Duży wiatr, ale ludzie...
ludzie zadowoleni są. Wolę na stuningowany Seat, jak pierdzi z wydechu. Pani się uśmiechnęła. No, wyprzedza. Jakiś szalony hulajnogowicz wyprzedza bicyklistę na monokółku. Hulajnogi górą. Cholera. Skubany, ale drałuje tą hulajnogą. Nie dogonię go. Wiesz już? Pamiętaj, tylko dwoma rękami trzymaj kierownicę. Nie zapomnij. Znaczy ja to nauczyłem się nawet jedną jeździć, ale trzeba mocno trzymać, bo małe kółko można fiknąć normalnie, wiesz? Trzeba przyzwyczaić się. Gdzie jedziemy? Prosto jeszcze? Czy jedziemy do zwierzyńca? Chodź, pojedziemy. Zapalimy w zwierzyńcu. Pojedziemy do zwierzyńca. Ostatnio chyba niedźwiedź zdech, czy lew. Niech jedzie chłopak pomaleńku. Fajny rower. Elegancki masz. Takie opony grube. Jak hamujesz, to tak nogą się zapieraj zawsze, nie? No, nie rękami, bo możesz fiknąć, nogą się zapieraj. O, ten Koko, czy jak on się nazywa, ten bicykl? Koko coś tam, Koko Loko. Speedy Koko. Zobaczymy, przetestujemy, czy wciągnie. Zobaczymy, czy wciągnie hulajnoga na ten most ciebie. Nie wiem, szczerze mu, ile ważysz? Ja? 82.
A 82 kilo, zobaczymy, wciągnie czy nie wciągnie. A jedzie, ciągnie. Nawet przyspiesza, co? Mogłaby przyspieszać. Koko loko. A zobaczymy w warunkach terenowych, jak pojedziesz. Po parku przejedziemy się. Te małe kółka, to ten, po piachu mogą źle jechać. A po korzeniach jeszcze gorzej. Ale zobaczymy. O, ten DO dawaj, bo wysoki krawężnik. Ten DO. Pojedzie, nie pojedzie ona. Po korzeniach to porażka. Podejrzewam, ciężko będzie ci. Jedziesz? Zawsze balans nogą trzymaj, nie rękami, tylko nogą. O, cholera, patrzcie, jak wywija po piachu. Uj, 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 ledwo nie było zderzenia małego. Musisz uważać trochę. Mało brakowało chyba, czy nie? Nie, myślałem, że prosto będzie jechał. Czy normalnie widzisz, ludzie? Chodź, może chodź, posiedzimy na ławce. Jak delikatnie przyciśniesz, to rekuperacją hamuje. Nie musisz do końca cisnąć. Nie. Tylko delikatnie cisnę, bo silnikiem wtedy, hamuje wtedy tak ci. Wiesz. No. A jak mocno, to przechodzi na hamulec. Wtedy mi no, dupę zarzuca, jak mocno. Tak? Ale na ścieżce to... Nie wjechałem, no. Co? Nie wjechałem. No nie, jak gdzieś wjedziesz, co ty? Odpędu może bym nie. A to musiałbyś trochę techniki łapnąć, podskakiwać. Bo tak to nie, nie wjedziesz. Trzeba trochę łapnąć techniki. Chodź, od razu koło akademików pojedziemy. O, nie rozjedź mnie. Dużo ludzi na rowerkach jeździ. Fajnie. Ja jeszcze też chyba dojadę do domu, to też chyba z mapki. A jak twój elektryk rower? Dobrze, dobrze je? Jeszcze muszę krótko sprawdzić jedną rzecz. Kazał mi w przyszłym tygodniu przyjechać do niego. Tak, a co się dzieje? No jak przejadę 10 km mniej więcej, to później mi kurczę, wiesz, jak pierwsza kropka tutaj gaśnie, wiesz, już no. Jedzie. No to ten. Muszę wyłączyć kluczykiem, żeby na nowo mi zaskoczył. Odcina, wiesz, jak jest prosto. Bezpieczeństwo, czy to jest, nie wiem. Coś ze sterownikiem się dzieje. I kazał mi, wiesz, przyjechać jeszcze w przyszłym tygodniu, bo gdzieś jakiś miał ten miernik, mówi, do naprawy o to. Mówi, bez miernika nic nie mówi, nie zrobił. Tak będę widział, czy bateria, czy ogniwo, czy silnik, czy co. Watomierz pewnie. Może pojemność, a wiesz jaką ci zrobił baterię, czy nie? Jakiej mocy? Ile amperogodzin? Kiedy zobaczysz, no to mam tam napisane na nim. Masz napisane? Trzeba byłoby patrzeć. Bo tu na ścieżce to uj wpuszczą.
już wiem jak pojedziemy. Potrąbienie widzieliście? Jak potrąbiłem? Elegancko. Koło dzieci to zawsze uważaj, jak jedziesz, nie? O, mamy zielone, widziałeś? Zielone mamy. Ale z tej strony czerwone, cholera. Pojedziemy znowu na ścieżkę. Nierówno. No. Ja tam będzie ścieżka? Będzie. No po drodze to tam chyba nie ma. Jest wszystko. Zobaczymy jakie kółko upnęliśmy. Tu mam ten włączoną trasę. Źle trafiliśmy. 8 kawałków, 8 mieszkania w tym roku. O, w tym? 8 tysięcy? Tak. Kumpel chciał. Ale mniej więcej wszystkie mieszkania, czy? Wszystko. Wszystko po 8? Tutaj po studentów bardzo jest. Aha. Tu wiesz, na poli budę blisko. A jakiej wielkości mieszkania mniej więcej? Nie wiem, kumpel chyba około 70 metrów. Tak? Dawid tędy pojedzie. Na Segwayu. Dawaj gazu. Ale nie da rady. Nie da rady. Thank you.
dobra ścieżka tutaj. Można jechać, tylko wiatr ten bardzo głośny, bardzo mocny dzisiaj. Dość mocny wiatr. Kurwa, może rozjechać taki. Zawsze dziękuję dla kierowców, żeby poczucie spełnienia dobrego uczynku w nich zwiększyć. Będą więcej przepuszczać rowerzystów, jak im się podziękuję. Chociaż sam jestem kierowcą. I nie przepuszczam pieszych. Nie można powiedzieć, żebym ich rozjeżdżał, ale też się za bardzo nie przepuszczam, ale... Jak? Nie dobija opona? Nie, nie. Chyba. Jeżdżę prawie jak rower. Tak? Trochę w prawy. Jeszcze jedną mam hulajnogę. Widziałeś? No. Czy nie widziałeś? To Iwony. To Iwony hulajnoga, no. Tam też zwiększyłem ogniwo. Zobaczę ten, co tam kurczę jest w tym rowerze i nie, to u mnie też można będzie zwiększyć jeszcze. A dzwoniłeś do swojego szwagra, czy kogo tam? Co mówisz? Dzwoniłeś do swojego szwagra, dawaj tędy opojedziemy. A, o te będę, ogniwa? Ja będę w przyszłym tygodniu, w Gajewie, to zobaczę. Bo to... Bardzo długo trwa testowanie tych ogniw, nie? Ja swoje testuję już pół roku dosłownie. Wiesz? Takich dzieciaczków zawsze trzeba uważać. Dobrze jeździsz jak na pierwszy raz, to zapierdalasz jak stary. Nie, no na to jakoś dobrze się jeździ, bo na takiej odwróciłem, nie wiem, co dzień mniejsze kółeczko, co może miał, on kupił jakoś taką za 1500. A, to tego, Xiaomi pewnie. To taka jak u Iwony podobno. No. Źle. Mało stabilna, nie? Mało stabilna taka. Bo tam na nogi mało, tu masz na nogi więcej, dużo jest, nie? To wiesz. Tacy o to nie patrzą, trzeba kurwa uważać.
można się rozwalić. Tutaj to w ogóle taki kawałek mało bezpieczny. Co, jesteśmy znowu na obwodówce. Nie wiem, nagrywa jeszcze kamera, czy nie nagrywa. No i nagrywa jeszcze. Dzieci to trzeba bardzo uważać, bo dzieci uczą się jeździć jeszcze. Poleciał koleżka, poleciał. Tylko światełko prawe widać czerwone. Ja go nie dogonię bez ochraniaczy. Nie pojadę tak szybko. Gdzie kolega znikł? Kurde, zaleciał już, no skurbany. Ale poleciał. Gdzie on jest? Dziewczyny ogląda. Myślę, gdzie ty jesteś? A ty ten. Czasy mierzysz dla dziewczyn biegających. Pojechała, co? Nie patrząc nawet. Dawaj tutaj. O. Co, jak tam nogi? Ty, zobaczymy jutro. Bo trochę spinasz się pierwszy raz, to wiesz trochę. Możesz spinać nogi. To ten, tak trochę. Ja to będę wiedział jutro, jak wstanę. Pójdziesz na swoją siłownię, odrobisz zakwasy. Masz jeszcze ją? Masz. Mam. No. Trochę. Parę ton przerzucisz i nie będzie zakwasu. I w tygodniu, nie, ja do wtorek, środa w Warszawie jestem. Z noclegiem.
O, zielony mamy. Tutaj to już pomaleńku na chodniku. Nie jedziemy szybko, bo pieski. Pieski, pieski.